Słuchajcie, zalety latania, kiedy jest chłodno, są takie, że w tym miejscu zwykle, jak jest ciepło i fajny sezon ten letni, mamy około 40, nawet 60 samochodów. Dzisiaj jesteśmy tutaj sami. Spodziewałem się, że warunki będziemy mieli odrobinę lepsze, ale nie ma tragedii. Ruszajmy zatem. Cały śnieg stopniał. Jeszcze wczoraj mieliśmy przepiękne warunki, jeżeli chodzi o oświetlenie i warstwę śniegu. Ale teraz mamy temperaturę około 6 stopni Celsjusza i tylko w tych miejscach mocno zacienionych zostały resztki śniegu. Dobry pies. Słuchajcie, jest super. Jak na początek grudnia, nie ma tragedii. Rano są bardzo dobre warunki. Muszę się przygotowywać na to, żeby robić tego typu sesję co najmniej półtorej godziny wcześniej. Tak około godziny 8. Zobaczcie, za mną jest super niebo. Teraz jest przepalone mocno, ale chmury przechodzą i ta pogoda się bardzo szybko zmienia. Dzisiaj mam ze sobą taki sprzęt minimalistyczny, który wam chciałem pokazać, który może służyć do zarabiania, ale też do przemieszczania się. Na przykład jeżeli wędrujesz na szlaku, ale jednocześnie zależy ci na tym, żeby mieć praktyczny zestaw i też dobrej jakości. Mój pierwotny plan był taki, żeby zrobić tutaj hyperlapsy dzisiaj, ale niestety wiatr tak mocno wieje, że wiem, że nie jesteśmy w stanie zrobić fajnie ustabilizowanych hyperlapsów. Ale to, na czym się mogę skupić, to jest 4K w 50 klatkach, bo R2S właśnie ma to. I jeszcze dodatkowo jest crop, czyli kadruje dodatkowo dosyć mocno. I dzięki temu jesteśmy w stanie dosyć ciekawe ujęcia, takie jak paralaksy, zrobić dzisiaj. Trzeba znaleźć tylko odpowiednie obiekty. Nie wszystko da się zrobić, także hyperlapsy odpuściłem, ale za to myślę, że zrobimy fajne zdjęcia i trochę montaży na Instagram i na TikTok, a także do tego, żeby mieć przebitki do takich zwykłych, normalnych ujęć. Dostałem też nowy statyw. Chciałem inny, ale skończyło się na tym K&F. Nie znałem wcześniej tej firmy. Statyw jest fajny, dlatego że ma kilka takich nietypowych cech. Między innymi można zrobić dość ciekawe kąty i ujęcia. Wchodzimy teraz w strefę wiatru. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, ale co jakiś czas postaram się znaleźć zaciszne miejsce. Wziąłem dzisiaj Sony ZV-E10. Jest to super aparat bezlusterkowiec, którego mi brakowało i ma tylko jedną, no bo ze stabilizacją sobie radzę, tylko jedną wadę, jaką ma, to jest cholerny rolling shutter. Jak ja nagrywam tutoriale dronowe, to jedno śmigło jest zupełnie gdzie indziej w porównaniu do innych i też widać galaretę, jak tylko idę, więc do nagrywania ze statywu i do transmisji live on jest super, natomiast pod kątem takich nagrywania dynamicznych scen jest po prostu dramatyczny. Jeżeli chodzi o audio, używam tutaj mikrofonu Rode Video Micro. Najniższa cena do jakości, tak samo zresztą jak i aparat. I to, co jest fajne, jeżeli chodzi o mikrofon, on nie wymaga zasilania zewnętrznego, czyli możesz faktycznie podłączyć go do lustrzanki czy bezlusterkowca i zasilać go bezpośrednio z aparatu, nie trzeba pamiętać o bateriach. A jednocześnie jakość jest ok, ten dead cut, czyli ta osłona przeciwko wiatrowi jest w porządku, szczególnie jak mamy taki wiaterek jak dzisiaj. Obiektyw, jaki używam, to jest Sigma, jasne, 1.4, 16 mm, stałoogniskowy, oczywiście też bez stabilizacji, czyli na statyw jak najbardziej. Szeroki, fajny, ekwiwalent 24 mm, wystarcza do nagrywania takich vlogów jak dzisiaj. No i ten statyw, to co mi się w nim bardzo podoba, to fakt, że mamy tutaj możliwość wysunięcia jednej nogi i zrobienia z niej monopodu. To jest naprawdę super sprawa, a dodatkowo możemy głowicę zmienić, przenieść na dół, dzięki temu jesteśmy w stanie nagrywać fajne rzeczy z pozycji niskiej, tak na przykład makro, ale też druga rzecz, która jest naprawdę super w tym statywie, że nogi rozkładają się i blokują w takiej pozycji pod kątem prostym de facto, czyli można go umieścić, przytwierdzić do sufitu obejmami, nawet takimi zwykłymi do mocowania rurek i jednocześnie jesteśmy w stanie osiągnąć widok top-down w bardzo prosty sposób.
chodzi o mój zestaw, jaki dzisiaj zabrałem ze sobą, dronowy, jest bardzo minimalistyczny, słuchajcie, bo jest faktycznie R2S razem z filterkiem Freewell. To jest filterek, który ma zmienną moc, czyli to jest variable, i to jeszcze mgiełka, bardzo fajny ND w zakresie od 2 do 5 działek przysłony. Fantastycznie działa i uważam, że ten duet, ten dron razem z filterkiem, gdzie nie muszę zmieniać co chwilę, jest naprawdę kozacki. Do tego mam zwykły kontroler plus adapter i tablet. Myślałem o tablecie nowszym, ale okazuje się, że ten iPad 2.19, on się sprawdza najlepiej, bo jest cieniutki. Ten nowy iPad mini niestety już jest grubszy i nie wchodzi tak fajnie tutaj, jeżeli chodzi o te wycięcia na dole, a ten wchodzi idealnie. Ten, to jest 5. generacji iPad 2.19, bez sieci komórkowej, mam zwykły iPad 64 giga i sprawuje mi się już od 2 lat rewelacyjnie. Bardzo dużo materiałów i tutoriali nagrałem i dodatkowo do tego mam zwykły case z GoPro, z kamery 9 jako osłona na drona. Tutaj zaraz oczywiście osłonkę sobie jeszcze na gimbala do tego dam i slinga marki Thule. To jest sling z tego dużego plecaka, ja recenzję taką robiłem, ale on mi się sprawdza, bo mam bardzo szybki dostęp, rewelacyjnie pod tym względem. Tutaj trochę sierść tylko się do niego doczepia, ale tak poza tym jest kapitalny, bo można bardzo szybko spakować całość, którą mam, jednocześnie dostęp w ciągu minuty masz tego, co chcesz zrobić. I to jest sztuka prostoty. Sprzęt dość profesjonalny, a jednocześnie bardzo łatwy w obsłudze i nie trzeba marnować 20 minut na to, żeby go wyciągać i za każdym razem się z nim borykać. Tylko naprawdę wygląda to dobrze, tak jakbym wyciągał z kieszeni iPhone'a i to tyle. Tutaj stosuję jeszcze takie zwykłe TUI, właściwie to jest taka osłona, taki woreczek, który jest nieco grubszy, ale on też pomaga mi w tym, żeby nie zniszczyć sprzętu, a jednocześnie jest nieduży i on tak łatwo nie ginie, a jednocześnie jest uniwersalny, można stosować go i do obiektywu, i do drona, i do gogli FPV, także całość wygląda mniej więcej w tym stylu. To jest cały mój sprzęt. Jest bardzo ciężko znaleźć miejsce, w którym nie wieje. Mam nadzieję, że to jest ok. I słuchajcie, ten zestaw, który mam ze sobą, tak jakbym popatrzył, za drona zadałem około 4,5 tysiąca, bo miałem punkty afiliacyjne, ale powiedzmy 5. Plus do tego aparat, to jest 4. Plus do tego obiektyw, to jest około 2000. To mamy już 11. I jeszcze ze 2000 na drobiazgi typu iPad czy torba, czy jakieś 13-14 tysięcy. Wydaje się, że niedużo, w zależności od tego, jak do tego podchodzimy, bo zawodowcy są w stanie wydać więcej na sam obiektyw, a co dopiero na bezlusterkowca. Ale ja tutaj mam sprzęt ze sobą za jakieś 14-15 tysięcy złotych i wydaje się, że to jest dużo, a jednocześnie niedużo, prawda? Bo kupiłem takie normalne produkty, takie jak ten Sony, nic wielkiego, to nie jest nawet pełnoklatkowy aparat, a nie mam obiektywów premium, czyli Gym Master, czy nie stosuję najlepszego drona, takiego jak Inspire czy Mavic 3, a mimo wszystko zaczyna się robić to poważna kwota, nie? I teraz pytanie, co my dzięki temu zyskamy, czy jesteśmy w stanie stworzyć takie materiały, które pozwolą nam na to, żeby przynajmniej zwróciła nam się część poniesionych nakładów, bo to trzeba brać pod uwagę. Więc jak ktoś kupuje Sonówkę A7S Mark III na przykład za 16 koła w Polsce, plus obiektyw Gym Master za jakieś 12, plus do tego Mavica 3 w wersji combo za 13 tysięcy, to się zaczynają robić poważne pieniądze i wchodzimy już w fazę kosztów auta. Nie? Co chciałem zrobić, to nagrać właśnie kawałek vloga tą kamerą z R2S, żebyście zobaczyli, czy jestem w stanie rozmyć tło. A teraz mam 4K w 25 klatkach i mogę podejść jeszcze bliżej, żeby zobaczyć, czy
faktycznie ten efekt rozmycia tła będzie. Dosyć ciekawa sprawa, nie? Ale chcąc nagrać vloga w 25 klatkach, potrzebujesz tylko iPhone'a, żeby sobie nagrać, czy telefonu, żeby nagrać sobie audio. Jesteś w stanie nagrać spokojnie też narrację i sceny gadającej głowy z tego drona. A tak dla porównania wygląda to samo nagrywane Sony, przysłona 2.8. Tam jest wiewiórka przed nami. Słuchajcie, bardzo fajna przygoda, dzięki za uwagę. Nagrywam teraz dubeltowo, dron z tyłu, Sony z przodu. Jak widzicie, daję radę. Kompaktowym sprzętem, który jest wart i dużo i mało. Dla osoby, która jest hobbystą, amatorem, jest to dużo. Dla osoby, która zarabia, jest zawodowcem, jest to mało. Na tym to polega i w ten sposób myślę, że warto podchodzić też do sprzętu, żeby nie nastawiać się, że wydajemy bardzo dużo czy mało, tylko żeby postarać się na przykład rozwinąć i zarabiać. W tym roku, który się kończy, słuchajcie, zrobiliśmy krok milowy. Bardzo dużo osób się rozwinęło tutaj ze społeczności Drone Bootcamp. Wiele osób przystąpiło do społeczności. Ostatnio, podczas Black Friday, ja byłem zaskoczony, że tak dużo ludzi do nas dołączyło. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do korzystania z Drone Bootcamp, z platformy wiedzy, doświadczeń, ale też społeczności, bo nie tylko sama teoria, ale też społeczność, wymiana doświadczeń i interakcja, a przede wszystkim motywacja, szczególnie jak mamy taką porę jak teraz, kiedy przez większość czasu jest ciemno i zimno, żeby dawać radę, żeby się rozwijać, żeby nie tylko walić Netflixa po pracy, żeby coś konstruktywnego zrobić, nauczyć się i pójść dalej. I z tą myślą kończę dzisiejszego vloga. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I żegna się z Wami też mój wierny spotter, Leonek. Dzisiaj jest bardzo grzeczny, pomaga mi w nagraniach. Jesteśmy jedynymi tutaj istotami, które na skałki dzisiaj zawitały. Jak jest ciepło, tych ludzi tutaj mamy. Mega! Jeszcze dostaliśmy nową wiatę, ktoś piękną wiatę zbudował, także jest kosmos. Pozdrawiam, cześć!